Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym kolejnym vlogu. Zainwestowałam w mikrofon, więc mam nadzieję, że będziecie mnie lepiej słyszeć i nie będziecie słyszeć w tle tego szumu klimatyzacji. Mam tutaj klimatyzację, pokażę Wam. To jest właśnie ta klimatyzacja, która strasznie szumi. No i też właśnie z zewnątrz Manhattanu, więc zobaczymy. Zobaczymy, dzisiaj testujemy mój nowy mikrofon. Pozwólcie, że ustawię moją kamerę. Zamknę drzwi, żeby tutaj wszyscy mnie nie słyszeli. Okej, dobra, zamknęłam. Możemy nagrywać. Dzisiaj mam dla Was taki ciekawy temat, ponieważ jest to temat odnośnie moich błędów dotyczących nieruchomości i pomyślałam sobie, co bym zrobiła, gdybym na przykład to, co wiem teraz, zainwestowała ten czas i tą wiedzę w moje wcześniejsze błędy, czyli nie popełniałabym tych błędów. Z drugiej strony wierzę, że nie byłoby mnie tutaj i teraz, więc nie ma co się nad tym rozczulać. Natomiast ten film będzie dosyć taką ciekawą kwestią dla osób, które chcą zacząć w nieruchomościach, bądź w Nowym Jorku, czy w nas w Stanach. Pierwszą rzeczą, którą bym na pewno, gdybym wiedziała, to bym mój czas zainwestowała w wiedzę, którą powinnam zdobyć i którą cały czas zdobywam, jest to dużo, dużo nauki, to nie jest sama wiedza na temat Nowego Jorku, na temat ulic, na temat, że tak powiem, atrakcji w Nowym Jorku, kawiarni. Wiedza dla agenta nieruchomości to nie jest wiedza przewodnika po Nowym Jorku. I to jest wiedza na temat budynków w Nowym Jorku. Także jak to jest dla mnie podstawą, żeby znać budynki w Nowym Jorku. To, czy ja będę wiedziała, czy tutaj jest fajna kawiarnia, zawsze można, pokazując mieszkanie, przygotowywując się na klienta, zawsze można tą wiedzę po prostu przeczytać, można zdobywać tą wiedzę nawet przy po prostu zwiedzaniu Nowego Jorku. Czyli ja staram się chodzić do, jak już chodzę do kawiarni, bo kawkę sobie robię w pracy, ale jak już chodzę do jakiejkolwiek kawiarni, to zawsze staram się chodzić do innej kawiarni. Już w ogóle nawet nie mówię o Starbucksie. Starbucks to jest totalna porażka, jeżeli chodzi o kawę. No chyba, że na szybko trzeba się napić tej kawy, ale staram się właśnie eksplorować Nowy Jork. Natomiast teraz najważniejszą wiedzą dla mnie to jest wiedza o budynkach, ponieważ ja jestem agentem nieruchomości, a nie przewodnikiem po Nowym Jorku. I to jest duża, duża różnica. Także oczywiście jak najbardziej trzeba znać Nowy Jork, ale number one, jeżeli chodzi o wiedzę, to nie jest wiedza na temat Nowego Jorku, tylko wiedza na temat budynków. Z czego, kto na przykład zaprojektował budynek, ile jest mieszkań w budynku i tak dalej, i tak dalej. Czy jest tam pralka, czy siłownia, czy jest garaż. Bardzo ludzie chcą mieć garaż budynku w Nowym Jorku, co się bardzo rzadko zdarza. Teraz mamy właśnie mieszkanie na sprzedaż, gdzie jest właśnie garaż w budynku, gdzie jest to duża atrakcja dla potencjalnych kupujących. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o nieruchomości, to jest dobry team. Ja po prostu, jak ja sobie pomyślę, że ja szłam do pierwszego lepszego teamu nieruchomości, widząc nawet, że osoba, dla której będę pracować, to może być kiepsko, to klękajcie narody, naprawdę klękajcie narody. Trzeba naprawdę znaleźć dobry team, trzeba pójść na jakiś tak zwany meeting z tym teamem, czyli połączyć się albo zdalnie, albo przyjść na spotkanie, spotkać wszystkich członków Twojego potencjalnego teamu, grupy, dla której będziesz pracować, ale jakbym wiedziała, że tak naprawdę od tego zależy Twoja kariera nieruchomości, to bym po prostu nawet bym chyba nie dołączyła do tych poprzednich teamów, które miałam. Powiem szczerze, że zaoszczędziłabym sobie nerwów, stresu i jeszcze wiele innych, ale tak jak mówię, gdyby nie te nieprzyjemne doświadczenia, nie byłoby mnie tutaj, ale naprawdę trzeba wybrać dobry team z dobrą energią, ludzi, którzy chcą dla Ciebie dobrze. I po prostu jako ja, jako osoba, która jest asystentem dla teamu nieruchomości, oprócz tego, że mam licencję i też mogę sprzedawać, to jest moja wizytówka by the way, to powiem Wam, że ja też dużo brokerów, czyli agentów, którzy mają swoje teamy, oni potrzebują tylko tak zwanego osobę, która jest asystentem tylko do ich potrzeb. Tutaj widzę, czuję w tym teamie, że oni naprawdę chcą dla mnie dobrze, oni naprawdę chcą, żebym zdobyła klientów, oni naprawdę chcą, żebym wybiła się w tych nieruchomościach.
Więc naprawdę trzeba znaleźć dobry team z dobrą energią i przede wszystkim z dobrymi chęciami, aby Wam pomóc. Trzecia ważna kwestia to jest, powiedziałabym, to są kontakty. Kontakty, oprócz tego, że trzeba rozdawać swoje wizytówki, trzeba wychodzić do ludzi, trzeba na przykład coś nagrywać na social media, żeby ludzie Was rozpoznawali, że jesteście agentem nieruchomości. Jest to dosyć długotrwały proces, ale jak ja sobie pomyślę, ile ja ludzi poznałam w przeciągu ostatnich 7 lat w Stanach Zjednoczonych i mogłam od nich wziąć e-mail, bo Amerykanie w szczególności bazują na mailach, ale myślę, że w Polsce, w Europie też tak jest, jeżeli chodzi o swój własny biznes, to miałabym teraz ogromną bazę klientów, tak naprawdę, potencjalnych klientów, gdzie mogłabym do nich wysłać informację, że teraz zaczęłam swój biznes, jestem agentem nieruchomości, a tak to ja muszę teraz zbierać, mam około 1000 kontaktów, to jest bardzo mało. I teraz od początku muszę tak jakby zbierać kontakty, poznawać ludzi, bo to jest po prostu bardzo czasochłonne, ale to się da zrobić. Da się, natomiast jak ja bym miała, myślała w ogóle przez, gdzie ja tam powiedzmy w 2019 roku już myślałam na temat kariery nieruchomości, to bym na pewno zbierała kontakty. To jest pierwsza rzecz. Po prostu jakby mi jakakolwiek myśl przeszła na myśl, że będę agentem nieruchomości, to bym po prostu powolutku tak zwane Google, czyli Gmail, zbierałabym kontakty. I te kontakty mi się trochę nazbierały, ale i tak to jest mało, więc naprawdę kontakty do jakiegokolwiek biznesu, czy to są nieruchomości, czy jakikolwiek biznes, zbierajcie maile do ludzi, żeby mieć te kontakty, bo zawsze możecie ogłosić i powiedzieć: o, słuchaj, ja otworzyłem taki biznes, jeżeli ktoś z Ciebie, nie wiem, chciałby kupić to, albo potrzebuje to, to dawaj znać. I to już jest pierwsza taka baza kontaktów. Kolejną, czwartą rzeczą, jeżeli chodzi o swój biznes i nieruchomości, to pierwszym takim skillem, czyli umiejętnością, którą trzeba wyćwiczyć, to jest rozmowa na telefonie. Gadanie na telefonie, czyli nawet nie, jak wiemy, że rozmowa, na przykład tak jak z Wami teraz rozmawiam, czy rozmawiam z kolegą z pracy, czy idę na spotkanie face to face, czyli rozmawiam z kimś po prostu na miejscu, personalnie, jako osoba, to jest o wiele łatwiejsza, ale rozmowa na telefonie jest o wiele trudniejsza. Jako agent nieruchomości trzeba niestety wykonywać nieprzyjemne telefony do potencjalnych sprzedawców swoich nieruchomości. W ogóle rozmowę na telefonie trzeba wyćwiczyć. No, rozmowa na telefonie jest dosyć specyficzna. Mi trochę pomogła poprzednia praca jako praca sekretarki. I pomimo tego, że miałam dużo telefonów w języku polskim, bo pracowałam na Greenpointie, bardzo mi to pomogło, jak uspokoić tego rozmówcę, jak przekonać do siebie, że będzie dobrze. I to była, potrafiłam nawiązać kontakt, nie tylko po angielsku, po polsku, z rozmówcą na telefonie, że ja jestem osobą godną zaufania, że mi można zaufać i zapraszam tą osobę do biura. I tak samo jako agent nieruchomości na pewno będę wykorzystywała tę umiejętność, że oj, słuchaj, możesz mi zaufać i zapraszam Cię na kawę, porozmawiajmy, bo to jest taka pierwsza wstępna rozmowa na telefonie. Jeżeli zaliczy się tą pierwszą wstępną rozmowę na telefonie, to reszta już później idzie, to już z górki. Ostatnią kwestią, jeżeli chodzi o nieruchomości i ogólne takie informacje dotyczące mnie jako agenta i czegokolwiek, to jest, tutaj się też nauczyłam, ponieważ mój szef pracował 17 lat w marketingu, ale dla firmy NBA. Na pewno każdy z Was zna firmę NBA. I tutaj jest bardzo ważne, żeby nie zasypywać ludzi głupotami i w internecie, i mailowo, i nie tylko. A trzeba po prostu, jak każdy e-mail i każdy po prostu jakąś informację, jakiś list, jakiś film, trzeba po prostu dobrze, w miarę jak na moje umiejętności, na swoje umiejętności, trzeba po prostu starać się, żeby to było staranne, żeby było bez błędów, ponieważ ludzie to wszystko widzą, więc ja się staram, nie ukrywam, że czasem mi nie wychodzi, ale naprawdę to jest ważne, ja dostawałam od różnych agentów nieruchomości maile, i te maile były strasznie takie niedopracowane, takie widać, że się nie starają, takie to jest, dla mnie dało mi to takie, z mojego poziomu widzenia, to dało mi to takie coś, że ona się nie stara, ta osoba, więc każdy mail, tutaj mamy newsletter, pracujemy nad newsletter, musi być dokładnie dopracowany, że jak ktoś
odbierze tego maila, to będzie mówić wow. To będzie mówić wow po prostu. I to jest właśnie to siła tych social media i siła tego wysyłania. I tak jak Wam już wcześniej wspominałam, że tutaj też obok kolega nie tylko wysyła kartki pocztowe do mieszkań tutaj do Nowego Jorku, takie zwykłe kartki, o teraz się sprzedała nieruchomość. On po prostu siedzi miesiąc i pracuje nad jedną kartką pocztową i naprawdę nad nią pracuje. Że na przykład teraz pracuje nad kartką pocztową, gdzie będzie tam architekt danego budynku i on wysyła do tego budynku i on wyszukuje historię tego architekta, który planował ten budynek. I tak na tej kartce będzie właśnie ten architekt, te informacje i tak dalej, i tak dalej. To nie jest zwykła kartka. Niezwykła kartka po prostu, że o, sprzedałem mieszkanie parę miesięcy temu i czy chcesz ze mną kupić? Nie, to jest po prostu jego praca, zrobiony tak zwany research na temat tego architekta, tego budynku i on wysyła takie kartki do ludzi, nie mówiąc im, że ej, kup ze mną. Nie, ja po prostu jestem agentem nieruchomości i mam wiedzę nie tylko na temat budynków, ale nawet na temat architekta, który po prostu, ludzie, którzy po prostu mieszkają w danym budynku, mogą być tacy ludzie, którzy powiedzą, o, ja nawet nie wiedziałam, że ten architekt zaprojektował ten budynek, wow, nie wiedziałem. To robi wrażenie, jak po prostu się coś wysyła do ludzi mailowo, czy pocztowo, czy po prostu cokolwiek, trzeba naprawdę wszystko dopasować, dopracować, żeby za każdym razem było wow, a nie żeby było okej, okay, unsubscribe, okej, okay, ja tego już nie chcę oglądać, okej, okay, nie, wyrzucam to do kosza, tą kartkę, bo ta kartka to jest taki typowy świstek papieru, który wysyła mi każdy agent nieruchomości. Także to by było na tyle, słuchajcie, wracam do Was po dosyć dłuższej chorobie. Wracam do Was, trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia do następnego vlogu. Pa, pa!